Zleciliśmy koncepcję biuro projektowemu Miasto Projekt. Jest to koncepcja architekta z Gdańska, dosyć sporo zrobił w Polsce takich rewitalizacji. I w tej prezentacji, dosyć krótkiej, chcielibyśmy przedstawić parę slajdów, tak jak to widział oryginalnie projektant, i później parę slajdów na to, co zgodził się Wojewódzki Konserwator Zabytków, ponieważ jest to strefa A w ścisłej nadzorze konserwatorskim, także prosiłbym bardzo może o pierwszy slajd. Ta koncepcja, tak w żołnierskich słowach, zakładała wymianę nawierzchni ciągów pieszych od ulicy Strzeleckiej do Małego Rynku, tworząc taki deptak od ulicy Strzeleckiej poprzez ulicę Kopernika do Małego Rynku, budowę fontanny na płycie Dużego Rynku, uzbrojenie ich w sieci wodociągowe i sanitarne, tak aby mogły funkcjonować obwódki piwne z pewnym węzłem sanitarnym również na płycie rynku, wymianę urządzeń małej architektury i zieleni i wyznaczenie 14 miejsc parkingowych w ulicy Jatki. Tak to wygląda z rzutu z góry. Chyba wszystko jest jasne. Pojawia się nam dodatkowa zieleń, są wyznaczone miejsca pod ogródki piwne, miejsce na fontanny, mała architektura w postaci ławeczek, nowe lampy oświetlenia ulicznego, nowe nasadzenia i widać tą nawierzchnię tworzącą ciągi komunikacyjne z płyt granitowych, charakterystyczne prostokąty. Tutaj pojawia nam się takie, jakby powiedzieć, mknie rądko, ale ponieważ docelowo miało być tutaj zamknięte od ruchu kołowego, także są nowe nasadzenia zieleni. Tutaj przejazd przez rynek byłby na dotychczasowych zasadach. Proszę dalej. Tu jest rzut od ulicy Hallera. To mniej więcej wygląda. Rzut od ratusza. No i tutaj właśnie ten deptak, ulica Strzelecka i ciąg do Małego Rynku. No i teraz chciałbym Państwu pokazać, na co zgodził się Wojewódzki Konserwator Zabytków. Nie jest już to tak bogata wersja, powiem. Konserwator nam tutaj wytknął to, żeby jednak ten trójkątny charakter zachować w innej, znaczy zostawić kostkę bez płyt granitowych. Dołożył nam tutaj drugą alejkę drzew, tak żeby to tworzyło właśnie, jak można było spacerować wśród drzew. Trochę mniej zieleni już na rynku. Też wyrzucił nam właśnie te takie charakterystyczne rądka tutaj, bo pierwsze było tutaj, drugie było na skrzyżowaniu ulicy Jatki z Kopernika. Rzut z góry. I od ulicy Strzeleckiej. To jest ulica Kopernika, deptak. I 14 miejsc parkingowych w ulicy Jatki. Tak to wkrótce wygląda, ponieważ to jest nasze ostatnie spotkanie konsultacyjne. Jesteśmy po dosyć burzliwych konsultacjach z mieszkańcami Starego Miasta. Wiadomo, że ich to najbardziej dotyczy. I powiem tak, że największe zastrzeżenia były oczywiście do wyłączenia z ruchu kołowego wschodniej Pierzei Rynku i ulicy Kopernika. Oczywiście będziemy się w tej chwili analizowali to. Jesteśmy skłonni, powiedzmy, utrzymać wymianę nawierzchni właśnie w granitach, natomiast dopuścić to ruchu kołowego, powiedzmy, z ograniczeniem do 5 km na godzinę, tworząc jakby pieszojezdnię na tych ciągach komunikacyjnych. Także zachęcam do komentowania. Chcielibyśmy też poznać zdania mieszkańców, którzy, powiedzmy, nie prowadzą działalności gospodarczej, czy nie mieszkają bezpośrednio na rynku, ale przecież rynek jest dla mieszkańców całego naszego miasta, nie można sobie uzurpować do niego prawa tylko przez mieszkańców dzielnicy Stare Miasto. Także zachęcam bardzo Państwa do komentarzy. Jak to się da wykręcić? Nie, to jest przewodnik. Ja mam głos do nosa.
Poprosimy Państwa o podawanie nazwiska, tak? I żebym mógł Pan kolegę zaprotokołować. Tak, bardzo proszę. Nazywam się Balsam i patrząc na ten projekt tutaj, to przypomina mi 20 km za Hamburgiem, miejscowość taka Pinneberg, gdzie mój brat mieszka. I też jest takie miasto podobne jak Brodnica. I tam jest do 8 rana, to wszyscy muszą dostarczać do sklepu towar, wszystko ten. A od 8 rana do wieczora jest obiekt zamknięty i tam wszystko, cały rynek jest dla pieszych. Tylko wyłącznie, także koncepcja jest bardzo dobra. Dziękuję bardzo. Pan Zygmunt Ramczyk. Ja chciałbym tutaj, panie burmistrzu, sprostować, mianowicie, jeśli chodziło o to zebranie w Pałacu Rony Mazurnej, to oporem stanęli ci, którzy mają sklepy, natomiast mieszkańcy są za. Czy jeszcze są jakieś inne głosy, czy no, proszę zabierać głos, bo to dla nas jest bardzo ważne, będziemy wtedy wiedzieli, drodzy Państwo, w jakim kierunku idziemy. Panie burmistrzu, a czy obliczono zostało, ile zlikwidujemy miejsc parkingowych? Tak, no z tego co wiem, jest tam około 16-17 miejsc parkingowych. A w zamian, drodzy Państwo, będzie nowych 14 na ulicy Jatki, z tym, że ja przypominam, że w obrębie dużego rynku mamy 4 dość potężne parkingi. Jeden bezpłatny koło Pałacu Anny Wazowny, jeden bezpłatny koło Domu Kultury, drugi by był ten na Jatki i jeden jest płatny, przepraszam, powstał na ponad 100 samochodów przy starostwie powiatowym. Odległości od tych parkingów to jest maksymalnie do 100 metrów. No. Licznera i Pocztowa, tak, ale to już są płatne, mówię o tych dwóch bezpłatnych, także drodzy Państwo, no, nasza natura jest taka, że najlepiej to podjechać pod sklep albo pod samą bladę i dokonać tych zakupów. I z drugiej strony też ideą naszą to jest, żeby ożywić, drodzy Państwo, ten rynek, bo widzimy, że od paru lat, no, jakby handel zaczynał się zmniejszać na tym rynku, także coraz mniej gości. A myślę, że im bardziej on będzie piękny, tym więcej turystów przyciągnie, tym więcej naszych mieszkańców, jeżeli będzie możliwość posiedzenia, jakiegoś wypicia kawy, czy oranżady, czy nawet tego piwa, także na pewno w jakiś sposób uatrakcyjni to nasz rynek. To nie są jedyne działania do podniesienia jego atrakcyjności. Ja tylko przypomnę, że w tamtym roku na nasz wniosek Rada Miejska uchwaliła specjalny program pomocowy dla kamieniczników, którzy mają lokalizację swoich posesji na dużym rynku. Istnieje możliwość dopłaty do remontu tej kamienicy, nie więcej jednak niż 30% wartości kosztorysowej i też tam jest jeszcze ograniczenie kwotowe, nie więcej, dobrze pamiętam, chyba 30 tysięcy, tak, panie dyrektorze? Takie jest ograniczenie kwotowe. Także w tym roku z tego programu, drodzy Państwo, już 5 kamieniczników korzysta w naszym mieście. W takim tempie, jeżeli uda nam się zrewitalizować płytę rynku i te kamienice, no to za 4 lata naprawdę będziemy mieli laurkę tam. Proszę bardzo, może tutaj pan pierwszy, tak? Bardzo proszę. Dobry, nazywam się Jacek. Miałem takie pytanie, może najpierw swoje przemyślenie. Może warto by zwrócić uwagę właśnie na te osoby, które prowadzą tam działalność, to one dają innym osobom pracę. I tutaj myślę, że ich zdanie w tej kwestii jest niezwykle ważne, bo po co robić takim osobom pod górkę? Przecież wiemy, co się działo, kiedy był kiedy jest remontowany obecny teraz most, tak? Jak spadały tam utargi, jedna z osób właśnie prowadząca tam działalność w ogóle ją zamknęła. To jest też warte podkreślenia. No i tutaj takie moje przemyślenia, zresztą co z tymi turystami, to nie uważam, żeby to miało aż tak wielki wpływ, jak zmodernizujemy ten rynek, ponieważ wiemy, jak teraz się obrazuje sytuacja w Polsce, ma to raczej związać z tym, że no po prostu nie ma pracy, tak? Ale to może w kolejnej części tutaj, że tak samo i uważają nasi mieszkańcy, jak i tutaj mieszkańcy okolic, także o tych turystów i tak będzie ciężko. Dziękuję bardzo. No tak, ale to jest zdanie na dzień dzisiejszy, a jednak naszą rolą jest to, żeby patrzeć w przyszłość. No, ja nie podejrzewam, że tej pracy będzie nam stąd brakowało. No w końcu mamy już tyle lat tą gospodarkę rynkową, że powinna ta nasza gospodarka krajowa i oczywiście lokalna się ruszyć. Chociaż
Zaznaczę, że dla terenu miasta Brodnicy, tylko miasta Brodnicy, proszę nie brać tutaj pod uwagę wskaźnika procentowego w powiecie, bezrobocie kształtuje się na poziomie 7-8% w Brodnicy. To jest bardzo niski wskaźnik. Co do tych osób, które prowadzą tam działalność gospodarczą, to jak mój kolega burmistrz tutaj wspominał, jakby pan słuchał uważnie, to stwierdził w którymś momencie, jeżeli będzie duży opór, żeby zamknąć lewą pierzeję rynku, to my jesteśmy skłonni zrobić tam pieszojezdnię z ograniczoną prędkością. Czyli nic by się w zasadzie nie zmieniło dla tych, co prowadzą biznes, chociaż dla mnie nie ma to tak zbyt wielkiego powiązania, czy ja tam mogę podjechać samochodem, czy podejść pieszo. Bo na dzień dzisiejszy to jest sytuacja taka, drodzy Państwo, że na tych parkingach, na tej lewej pierzei, to przeważnie parkują ci, którzy prowadzą te biznesy. No to także niejako sami sobie blokują dostęp do własnych placówek. No. Zasadne by było, drodzy Państwo, żeby tam powiększyć nawet opłatę i zrobić dwie strefy parkingowe, jedna centrum, druga poza centrum. I tak to jest w dużych miastach, że na przykład w Toruniu w centrum pierwsza godzina kosztuje 3 zł, u nas 1,50 zł. Jeżeli byśmy to zrobili, to na pewno przepustowość by się zmieniła, bo już każdy by się zastanowił, czy za te 3 zł warto stać tą godzinę, czy nie. A jak to kosztuje złotówkę czy 1,50 zł, no to każdy sobie pozwala nawet na wielogodzinne stanie. Ale tak jak pan słyszał, mamy na uwadze ten biznes, który tam funkcjonuje. Jeżeli będzie taka potrzeba, to również rozważymy taki wariant, czy nie wprowadzić tam pieszojezdni. Proszę bardzo, pan Leszczyński. Dzień dobry, Jacek Leszczyński, mieszkam na Kasprójcza. Panie burmistrzu, ten czuje w Rusach, to mieszkam na rynku. To jest raz, w Brudnicy. I zmienię nawierzchnię, zmienię organizację ruchu i tak dalej. Ożywi abstrakcyjnie, powiedzmy, obrazowo i zmieni kolory. Nie ma dużo ludzi, którzy mieszkali na rynku i wiedzą, czym ten rynek był, w takim stanie, jak był kiedyś, później po przeróbkach i może te przeróbki się trochę przyczyniły do tego, że ten rynek troszeczkę podupadł. A propos turystów i innych rzeczy, nawet z racji dzisiejszych mistrzostw, to byli ludzie i z Anglii, i byli ludzie z Norwegii u mnie i też się dziwili, że powiedzmy to nasze otoczenie tutaj na osiedlu jest takie, jakie jest. O co chodzi? Nie chodzi o dwie rzeczy, jeśli chodzi o nasze osiedle. Rejon szkoły numer 4. Parkowanie w czasie, kiedy przyjeżdżają dzieci, są przywożone dzieci do szkoły. Jeżdżą tędy ciężarowe samochody, jeżdżą tiry. Dzięki Bogu, że się nic nie stało i w dalszym ciągu uważam, że możliwość parkowania jest za mała. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ulica Reymonta. Po powstaniu centrum handlowego. To jest główna komunikacja dojazdowa do Brico i do Intermarché. Też tam ludzie chodzą, tam nie ma żadnego chodnika. Więc ja nie mam nic przeciwko rynkowi, nie mam przeciwko Brodnicy, żeby jak najpiękniej wyglądała. Ale również są codzienne sprawy, o których się nie mówi. Tylko pan nie był na początku, panie Jacku, pozwoli pan, że w pierwszej części naszego spotkania omawiamy rewitalizację rynku, a w drugiej części będziemy omawiali dopiero sprawy bieżące. Co to wiem, do czego pan zmierza? Pieniądze, które chcemy wykorzystać na rewitalizację, pochodzą w znacznej części z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I tylko na ten cel te pieniądze mogą być wykonane. Dofinansowanie jest do 75%. Na chwilę obecną mówimy na temat rynku. Oczywiście po tej dyskusji przejdziemy do spraw bieżących na osiedlu. Pamiętam, jakie pytania pan zadał, no a to już pozwólmy dokończyć. Bardzo proszę. Ja jeszcze skończę z rynkiem. Wszyscy wokoło są za tym, żeby ten rynek bardzo ładnie wyglądał. Tylko troszeczkę myślę, że trzeba by rozwiązać również to, że jeżeli da się ludziom mieszkającym na rynku za darmo im piękne elewacje, to będzie troszeczkę w niezgodzie z innymi, którzy muszą, powiedzmy, płacić opłaty adiacenckie. Ta interesuje mnie sprawa, jak to będzie naliczane, bo przecież wartość posesji wzrośnie na rynku. Wartość kamieni wzrośnie. No więc kto może tyle? Ale opłatę adiacencką nie liczy się od wyglądu posesji, tylko od infrastruktury. No właśnie, od wartości. Wartość od, od,
Tak, warto się, jeżeli no na przykład no, u Państwa jest to inna sprawa, powstają nieruchomości niezabudowane, powstają nowe chodniki, powstają nowe drogi i od tego jest naliczana opłata adiacencka. Drodzy Państwo, jeszcze jedną uwagę, ja mówiłem, że dofinansujemy nie więcej niż 30% wartości kosztorysowej i nie więcej niż 30 tysięcy złotych kwotowo. Ja bym prosił jednak jeszcze opinię na temat tego rynku, a później przejdziemy do spraw bieżących. Bardzo proszę, pan radny Darek Koliszek. Co do ogródków piwnych, to nie my, tylko stworzymy warunki. Ogródki piwne, zgodnie z decyzją z konserwatora i tą koncepcją, będzie musiał zrealizować ten, który będzie tym zainteresowany. Tak, na tej zasadzie. Tak, na tej zasadzie, tak. Dlatego też, tak jak tu kolega wcześniej mówił, tam będzie płyta z wodą ciągowana, skanalizowana, tak żeby była możliwość tych sezonowych szaletów, oczywiście zgodnie z architekturą rynku postawić, żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu nie ma gdzie możliwości się no, załatwić swoje potrzeby. I za to będą pobierane opłaty, mam rozumieć, za odmianę tak, tak, oczywiście, że tak. To znaczy może dojść do czegoś takiego, że przypadku ktoś się nie zgłosi, że nikt się nie zgłosi i nie będzie tego. No i może taka sytuacja również wystąpić. A odnośnie tej fontanny? Fontanny oczywiście przeanalizujemy. Przeanalizujemy pomysł. No patrząc po prostu na te wszystkie rzuty, które pokazujecie z góry i tak dalej, może w kształcie, żeby... No będzie podświetlana, ona będzie kolorowa. No i dlatego może, żeby tak nawiązać do... Wytryski tego... będą z podłoża, że tak... Nie, jak to nawet nie wygląda? Nie, no chodzi o to, że po prostu no, ten rynek jest nietypowy. No, no już nie będę tutaj mówił, no ale wszyscy wiemy. Pan Jan Kowalski, czy tak? Proszę bardzo. Jak to na zbliżenie będzie wyglądało? Czy jest takie zdjęcie już? Co to będzie? Tylko będzie to z dołu jakoś tam? Czy jakaś rzecz? Takie podobne fontanny, czy... jedna jest w Toruniu podobna, druga jest na wlocie do Warszawy, jak się wieczorem wjeżdża. Też taka fontanna jest podobna, nie wiem, czy pan radny tam wjeżdżając do Warszawy, chyba od strony tutaj naszej, tak? Ale to będzie tego typu fontanna? Tak. Grająca, śpiewająca i tyle. Nie, nie, no grająca, śpiewająca to nie, ale kolorowa na pewno. Świetna. Drodzy Państwo, to przede wszystkim interesuje nas Państwa opinia na temat koncepcji, czyli co możemy zapisać, że jest akceptacja Państwa? Tak? Czyli dziękuję bardzo. Szczegóły to już uzgodnienia z konserwatorem, jeszcze będzie na pewno Rada Miejska się tym tematem zajmowała. I teraz, drodzy Państwo, kończymy tą część pierwszą i przechodzimy do części drugiej, czyli sprawy bieżące. Bardzo proszę. Siebie nie kontynuowana dalsza trasa do obwodnicy tutaj Podgórna 18 stycznia. No mamy zapisane w planie wieloletnim, to już kolega powie. W planie wieloletnim inwestycyjnym jest ono przesunięte na rok 2014 z tego względu, że tak jak trasa przemysłowa, no ona będzie wymagała pozyskania sporych pieniędzy z zewnątrz. W tej chwili to, co jest na drogi, już jest zakontraktowane. Także kontraktacja u marszałka wygląda w tej chwili chyba 117%. Tak, w tej chwili marszałek się modli tylko, żeby w przetargach to wszystko, co jest zakontraktowane, poszło do 100%, to się nie rozliczy z Brukselą. Będziemy musieli niestety poczekać do 2014. W tym roku, w 2014, wejdzie nowy program regionalny. Mam nadzieję, że te dofinansowanie, poziom dofinansowania będzie wyższy niż w tym RPO, bo w tym RPO jest 50 na 50. Mówi się, że będzie 85% na drogi i wtedy jest możliwość, że miasto Brodnica to temu projektowi podoba, bo na dzisiaj mamy program funkcjonalno-użytkowy na ten drugi etap i wstępny kosztorys inwestorski to jest około 22 milionów złotych.
Także nawet gdyby nam się udało coś z rezerwy zdobyć, to i tak miasto musiałoby wyłożyć na ten cel około 11 milionów, co przy dzisiejszych finansach nie jest możliwe. Także musimy poczekać do 2014 roku i spróbować wpisać tą inwestycję do tak zwanych projektów kluczowych, które będą już miały zagwarantowane finansowanie. Proszę bardzo, pan radny. Panowie burmistrzowie, ja już chyba dwa razy dzisiaj w prasę taką składałem i następny raz prośba od mieszkańców. W pewnym miejscu ulica Nowa jest pod noga i chodzi o postawienie, no tam jest chyba maksymalnie dwóch słupów oświeceniowych. Szczególnie w okresie jesiennym, tam dzieci, tam są młode małżeństwa, są dzieci, które wracają ze szkoły i okres jesienny naprawdę jest tam niezbyt przyjemny. To jest jedna sprawa. Aha, jeszcze czy była poruszana już sprawa w energetyce odnośnie godzin załączania i wyłączania oświetlenia ulicznego? Tak, Była. Automaty działają, wręcz tego nie robi automaty. Ale to moment, automaty można ustawić odpowiednio. Co chwileczkę je ustawiają teraz, wiadomo. Zacznie się skracać dzień i prędzej się to będzie włączało. Tam nic nie wiemy, czy to za mało. To się włącza o godzinie w pół do 8 czy tam o godzinie 19. No, takich przypadków nie spotkałem. Chyba że gdzieś akurat awarie usuwają i jakieś no, techniczne włączenie, po to, żeby sprawdzić to wszystko. Proszę bardzo. Na ulicy tu Wima o godzinie 17.30 włącza się światło. Od lat. Zapisuję, zaraz jutro będę sprawdzać. Została podpisana umowa na realizację głównej inwestycji w ulicy Bolesława Prymusa, która ma być zakończona do końca sierpnia. Rozpoczęli geodeci swoją pracę na początku maja i teraz przerwa. Nie, za chwileczkę będą robili. Żeby na całym osiedlu było bałaganu przez 2-3 miesiące, tylko powiedzmy gdzieś tam góra 3 tygodnie i będzie po wszystkim. No, wygrała to nasza firma tu drogowa i ona jak wejdzie, to będzie robiła, ma to być kompleksowo wszystko. Zbierają w tej chwili wszystkie materiały, przygotowują się, jak wejdą, to w bardzo krótkim okresie wszystko razem zrobią. Czyli na pewno termin zostanie dotrzymany. No chyba, że coś się zdarzy, ale w tym roku będzie na pewno dotrzymany. Chyba, że będzie taka pogoda jak dzisiaj. No właśnie. Mimo wiecznie wszystkie roboty idzie zrobić. Jeszcze bym tutaj pan był z tyłu pierwszy. Tak? Jeszcze pytanie. Co z budową Brodnickiego Parku Przemysłowego, a drugie pytanie to z naszego regionu, że czy istnieje jakakolwiek możliwość, by ułożyć na odcinku Graszyny Remont jakiś pachołek zwalniający bądź jakieś wyłączenie dla samochodów ciężarowych przejeżdżających przez tamtą ulicę? Dziękuję. Jeżeli chodzi o Brodnicki Park Przemysłowy, mamy w tej chwili dokumentację projektowano uzbrojenie tego terenu. Do 30 czerwca projektant ma nam dostarczyć jeszcze projekt drogi w ulicy Ustronie. Marszałek w harmonogramie konkursów ma to przewidziane na wrzesień. Także chcemy złożyć we wrześniu, jeżeli będzie konkurs we wrześniu, całą dokumentację projektową ze swojej wykonalności. Prawdopodobnie ocena formalna, merytoryczna może potrwać do 4 miesięcy. Podpisujemy umowy z marszałkiem i zaczynamy realizować to w przyszłym roku. Ja tylko dodam, że na dzień dzisiejszy już mamy umowę patronacką podpisaną ze specjalną strefą ekonomiczną pomorską. Tak, a to drugie pytanie jeszcze mam Drugie pytanie. Oczywiście, szanowni państwo, to już kilkakrotnie było zgłaszane. My zawsze to kierujemy na Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i dwukrotnie komisja ten problem rozważała, no i komisja stwierdziła, że nie ma takiej potrzeby, żeby na tej ulicy tak zwany ten pachołek zwalniający zamontować. No i przepisy, to mi kolega też podpowiada, że przepisy nie pozwalają.
tir normalnie nie jest w stanie zakręcić jadąc pod Górną, zjeżdżając na dół, tir nie wjedzie 18 stycznia. Bo rozwali cała... Dlatego tiry jeżdżą tędy. Nikt nie właśnie. Ma możliwość objechania? Nie ma możliwości skręcenia z ulicy pod Górnej w ulicy 18 stycznia. Nie ma. Bezpośrednio, ale może jechać dalej prosto Mazurską i... Zaraz, panowie! Nie szalejmy z tą Mazurską, bo na Mazurskiej już w ogóle nie można będzie przejechać. Za chwilę będzie można, drodzy Państwo, 28 tego bieżącego miesiąca jest otwarcie mostu, także na pewno komunikacja się u nas polepszy. Tu pan radny Darek Kamiszer jeszcze, tak, proszę bardzo. Nie ma ludzi. No to jest ta sprawa. No, przepraszam, ja kiedyś chodziłem, namawiałem sam, że musimy, że jest zebranie, że to, że... No, chyba nie od tego akurat są radni, żeby biegać i informować ludzi. No, nie wypada. Bardzo słuszna uwaga, panie Zbuncie. W takim razie w tamtym roku z Jasiem pozwoliliśmy sobie sami drukować ogłoszenia o tym zebraniu, no to chociaż byśmy dostali z tego. My sami żeśmy, no tak, dostali poinformowanie, zostaliśmy poinformowani, ale to nie o tym rzecz. Druga strona, jeżeli jest taka możliwość, żeby otrzymać takiej tablicy. Druga strona, drugie pytanie moje to jest takie, czy ktoś z dyrektorów mógłby się przyjrzeć, bo zwłaszcza to już było, że na ruch ulicy Wiśniowej i Truskawkowej, kiedy są roztopy, tam nie idzie przejść w ogóle. Na odległości 60 metrów. Dobrze, że mam jeepa, jakoś to przejechało. Osobówką nie ma szans. Zgłaszałem to bez odezwy. Kompletnie. Tam nie ma kanalizacji, nie ma skanalizowania, po prostu także nie. Ale takiego skierowania nie ma. Nie ma, Wiśniowej. Truskawka, Wiśniowa nie ma takiego skierowania. No. Każda ulica jest na innym jak osiedlu. Coś pan radny powiedział. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli są wykonywane jakieś prace, czy to później projekt magistratu nadzoruje? No, każda robota, która jest wykonana i była zlecana przez urząd, to jest odbierana przez... Chodzi mi konkretnie o skrzyżowanie ulicy Nowej i Garzyny, tak? Wyrysowanie przerywanych linii na tym łuku. Panie Stasiu, to co? Tam coś jest... Oprócz ciężkiej koniacza? Nie, panie radny. Dopóki protokół jest, bo pan Stasiu chciał się zakładać. Jest Wiśniowa, Stuska w Kowie. Trochę powagi panowie. No, to powagi, no właśnie, no, nie wciskajmy ciemnoty, że nie ma, nie o czym mówić. Ja bym ewentualnie prosił, żeby fachowcy by mogli tam podejść i zobaczyć, bo już tam raz te linie były kasowane, malowane na czarno, kawałek się dalej powstały, białe, no to bym prosił zobaczyć, bo tam zdaje się coś jest nie tak. Tam i tak regularnie, żeby zjechać z ulicy Garzyny w ulicę Nową, to praktycznie pod sam krawężnik trzeba jechać, mimo to, że tam jest ograniczenie 40 godzin, tam nikt nie jeździ z taką prędkością. No na pewno nasze służby, panie Zygmuncie, to zanotowały i sprawdzą, co należy tam poprawić, żeby było bezpiecznie. Chyba nic tam jest bardzo fajnie się jeździ. Tak? Bardzo fajnie jeździ od wrażenia, to już nie jest tak. Jak się zachowuje porządnie kierowca i patrzy na znaki namalowane, to jest bardzo ostry skrót z nowej wrażenia, więc wasze poszerzenie jest bardzo słuszne. Takie coś by się przydało jeszcze w skręcie do też dalej mądro. Panie Burmistrzu, tak? Ja chciałbym tylko podzielić uwagę tutaj mieszkańca, ja jako mieszkańca tego osiedla. Naprawdę chciałbym, żeby panowie burmistrzowie w przyszłym budżecie pomyśleli nad infrastrukturą parkingową i chodnikową na naszym osiedlu. Osiedle jest prężne, rozwijające się. Tu jest ten centrum naszego osiedla, tak jak pan tutaj zauważył, bezpieczeństwo dzieci. Ja już parę razy to zgłaszałem, komisarz, z którą z kolegami w infrastrukturze pracuję. Chyba trzy razy zgłaszaliśmy.
bardzo prosimy pana burmistrza, żeby przejrzeli się ze swoimi pracownikami nad infrastrukturą parkingową i chodnikową w obrębie tej głównych celów naszego osiedla. Oczywiście inne ulice tak samo sukcesywnie, ale tutaj są dzieci, tu w niedzielę jest naprawdę dużo samochodów, tu dużo przyciągających, kościół jest bardzo przyciągający, tak jak sam proboszcz zaznaczył na ambonie w jednej niedzieli, że jest problem, ale widzę, że można go rozwiązać. Tutaj pan burmistrz w rozmowie ze mną przedstawił też, że jest jakiś projekt już i myślę, że ten projekt trzeba jak najszybciej wdrożyć do realizacji. Dla bezpieczeństwa mieszkańców, dzieci uczących się tutaj w szkole numer 4. No ja myślę, że zobaczymy, jak będzie budżet przyszłoroczny wyglądał, jeżeli środki finansowe na to pozwolą, bo to już od 2-3 lat ten problem jest tutaj narastająco się, on powtarza, także jak środki finansowe pozwolą, zaznaczam to na pewno, spróbujemy tą sprawę rozwiązać. Nie, patrzę na ulicę Wiśniową, ona się krzyżuje z Jagodową i z Kresową, z Kresową i z Malinową. Ale Truskawkowa i Wiśniowa, Truskawkowa jest wcześniej. I więc to niemożliwe się Truskawkowa się krzyżuje ze Strawową. Tu się może oczyć, panie Stasiu, bo ja byłem przekonany, że to jest Ale pan też wątpię. Dobra, panowie, po pół skrzynki każdy i sprawa z głowy. Także wracamy do dalszego zebrania. To trzeba było się tym zająć naprawdę, bo jest tam naprawdę tu Wiśniowa. Nie, no ja myślę, że kilkakrotnie w ciągu roku są te drogi gruntowe równane, to kilkanaście tu nie poprawia pan Stanisław, także na pewno w ten rejon miasta również zajeżdżają i postarają się, żeby te kałuże tam polikwidować poprzez odpowiednie nawożenie. Czy są jeszcze jakieś pytania? No jeżeli nie ma, drodzy Państwo, to serdecznie dziękuję za przybycie, za te cenne uwagi, ale taka moja mała refleksja, że z roku na rok coraz mniej, więcej jest urzędników radnych niż samych mieszkańców. Do miłego zobaczenia, do przyszłego roku. Dziękuję bardzo.